Stefan Serho Ursusa, Warszawa, Grzegorz Skowroński, zremisowane ostatnie spotkanie bezbramkowo z Pogonią Grodzisk. Blok defensywny na czysto, a ogólnie jesteś zadowolony? No, oczywiście, że nie jestem zadowolony, bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie. Tak jak pan wspomniał, z tyłu udało się nie stracić bramki, jednak czegoś zabrakło w grze ofensywnej dzisiaj. A jakby tak podsumować rundę, liczba straconych bramek pod kreską, jesteście zadowoleni jako blok defensywny? Był taki moment, że wyglądało to bardzo dobrze. Kilka meczów z rzędu na zero z tyłu, no jednak ta końcówka psuje trochę obraz naszej gry w tej rundzie, ale no cóż, taki jest ogół tego wszystkiego. Tak wyszło, musimy się z tym pogodzić na tą chwilę. Panie trenerze, na koniec rundy bezbramkowy wynik z drużyną ze środka tabeli, w przekroju całej rundy wynik zadowalający? Powiedzmy tak, każdy wynik, który nie przynosi 3 punktów, to jest jakiś niedosyt i niesmak. Natomiast po naszych 3 ostatnich spotkaniach należy uszanować również ten 1 punkt, taka jest prawda, ale jakby bardziej zadowalający z tego, nie ze zdobyczy punktowej, jest przebieg dzisiejszego spotkania, bo myślę, że w ostatnim spotkaniu, w dodatkowej kolejce, jeszcze poza sezonem, pokazaliśmy, że jednak jesteśmy w dobrej dyspozycji, że jesteśmy całkiem niezłym zespołem przyzwoitym. Potrafimy grać, kiedy nawet przeciwnik postawi nam wysoko poprzeczkę, bo zespół Grodziska rzeczywiście gdzieś jest w środku tabeli, natomiast jest to zespół i personalnie, i organizacyjnie bardzo mocny i postawił nam dzisiaj bardzo mocne warunki, szczególnie początek, znaczy należał do zespołu gości, to trzeba sobie powiedzieć. Miejsce na pudle po jesieni zadowalające? Czy liczyliście na więcej po tej rundzie w środku, gdzie byliście przecież nawet prawie liderem? Albo nawet przez kilkadziesiąt minut byliście liderem. Zgadza się, no apetyt rozmiarę jedzenia. Im lepsza nasza była forma, lepsze wyniki, chcieliśmy być jak najwyżej. Jeżeli ktoś by powiedział przed rundą, mamy 3. miejsce na koniec, pewnie bralibyśmy to w ciemno. Piłkarz Ursusa, Adam Michalak. Na koniec rundy remis bezbramkowy z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Zadowolony? Tak, moim zdaniem jestem zadowolony, ponieważ staraliśmy się, walczyliśmy, no i myśleliśmy, że strzelimy, no ale niestety się nie udało, no i będziemy próbować dalej, tak? Remis bądź co bądź z czołową ekipą ligi zadowala? No zdecydowanie tak. No. Choć nastawialiśmy się tutaj na walkę o 3 punkty. Przyjechaliśmy tutaj, zresztą my na każdy mecz jeździmy tylko po zwycięstwo, jesteśmy Beniaminkiem, nie mamy nic do stracenia. Nie kalkulujemy, nie liczymy, gdzie można urwać jeden, bo jak się liczy, to się przeważnie dostaje bęcki. Założyliśmy, że dzisiaj przyjedziemy po 3 punkty i tak mi się wydaje, że tych klarownych sytuacji mieliśmy chyba więcej od Ursusa. Zabrakło tej przysłowiowej kropki na D, ale szanujemy ten 1 punkt i cieszymy się z niego. Patrząc już na całą rundę jesienną, jest pan zadowolony, bo chyba z większości meczów trafiliście z formą, tak jak pan mówił ostatnio, nawet podczas tych przegranych meczów. Po prostu dobrze to wyglądało, tylko nie było efektów punktowych. Tak naprawdę co się składa na ocenę zespołu w ciągu rundy? No wszystko to, co mówimy, że fajnie graliśmy, tu wyglądaliśmy, tak naprawdę się sprowadza do jednego. Zobaczmy w tabelę, pokażmy wynik, rezultat punktowy. To są suche fakty, niestety czasami, no a chociaż w naszym przypadku wydaje mi się, że to pracuje na naszą korzyść. Tak? Zdobyliśmy taką ilość punktów, która daje nam miejsce w czołówce tej ligi. Mało tego, daje nam cały czas w rundzie wiosennej realną szansę o walczenie, o utrzymanie się w tej czołówce. Liczenie się jako zespół, który nadaje ton tej lidze. Tego się przed rundą nie spodziewaliśmy. Teraz musimy się z tym zmierzyć, bo wymagania na wiosnę będą na pewno wyższe. To sobie od razu zdajemy sprawę. Sami sobie zawiesiliśmy poprzeczkę tak wysoko, ale to fajnie, bo przecież w piłce o to chodzi, tak? I w każdym sporcie, żeby gdzieś tam patrzeć jak najwyżej, a nie gdzieś tam na dół. Będziemy chcieli wygrywać jeszcze więcej spotkań na wiosnę.